Zawsze jak się coś weźmie przecież w takich gier. Ale mam ciarki! Siemano, witam wszystkich z tej strony Kawiorek i dzisiaj zagram w ten horror, o którym mówiłem na moich poprzednich odcinkach. Ogólnie dawno nie nagrywałem, nie streamowałem, ale stwierdziłem, że pora do tego wrócić. Tak sobie po prostu. Robię to głównie, można powiedzieć, dla siebie. Teraz tak, filmiki będę wrzucał w środę i w niedzielę, jak na razie. Tak sobie postanowiłem dla testu, więc dzisiaj gramy w Madison. Generalnie nie wiem o tej grze totalnie nic. Wezmę sobie specjalny tryb normalny, żeby po prostu jakoś muś to... Sorry, napiłem się dużo coli. Żeby po prostu jakoś móc to przejść, tak na dobrą sprawę. Weźmiemy normalny. Ja tej gry w sumie nie uruchamiałem jeszcze wcześniej. Nic o niej nie wiem, widziałem tylko zwiastun, więc generalnie nie lubię sobie spoilerować takich gier. Także gra już się mnie pyta, czy już ją rozpocząć, także zaczynam. Nie wiem, z czym się ta gra je, że tak powiem. Nie wiem, co mnie czeka. I to chyba jest w tym wszystkim najlepsze. Ja generalnie horrory lubię. Bardzo lubię. Tylko że z drugiej strony czasami jest tak, że jednak wolałbym ich nie grać. Bo to horror. W każdym bądź razie. Okej, okay, łudzę się w jakiejś chałupie. Just answer me that! Nic ci nie mogę, chłopie, odpowiedzieć, bo sam nic nie wiem. O Boże. Najgorsze otwieranie drzwi ever. Co się z tobą dzieje? Nie masz przedmiotów. Komuś zniszczyłem rodzinę. God damn it. Jest to jakaś latarka? Cokolwiek? Mogę wyłączyć. O, mogę wyłączyć ten telewizor. Liścik. Przeczytaj. Od twojego kuzyna Romeo. A mogę to otworzyć? Przeczytaj, powiększ. Dla kogoś tam rodzinki, okej. Czy tutaj jest latarka? Byłbym wdzięczny, jakby były takie rzeczy w gierce. A może mu otworzę tak po prostu? Zamknięte. O, mój ojciec, okej. Nie masz przedmiotów do wykorzystania. No to jeszcze raz. Nie wiem, co się dzieje, okej. Tak samo jak ja. Też nie wiem, co się dzieje. No gadaj ze mną. No, klimat jest jakiś tam. Obróć. A co ja mam obrócić? Telewizor mam obrócić? Ale beka. Ty, i co mi to daje takiego? A, bo mogę sobie oświetlić drogę. Telewizorem na przykład. Muszę znaleźć uchwyt. No dobra, i co w związku z tym? O! Jakim tu się kuca? Nie można. Jest uchwyt. Bierę. Tu coś jeszcze jest. Nie wiem co to. Wejdź w interakcję. Odciski palców, krew. Powiększ, pomniejsz. Wejdź w interakcję. Weź. Zabrałem to, a co tam? Ja tam lubię zbierać takie śmieci. Dobra, użyjmy uchwytu. Co, ja teraz do pieca wejdę? Czy co to? Młotek! O! Ja sobie obrócę trochę ten telewizor. Oświetlę sobie trochę te drzwi. A, bo młotka mogę użyć tam na przykład. Użyj. O nie, zaczyna się, o nie, zaczyna się. You are not my son.
Shut the fuck up. Jezu, ja nie chcę. Nie chcę w to grać. Ksiądz miał rację. Maybe I can get out through grandpa's house. I gotta get out of here. Muszę się stąd wydostać. Jo, ciekawe jak. Ty, coś tu gra. I won't be able to go back. Nie można tu wrócić, okej. Okay. Ale... A, to nie gra, to tylko lampka się błyska tam. Jestem sam w domu. Jestem sam w domu, horrorów się boję piekielnie. Tylko burza. Zwykła sierpniowa pogoda polska. Drzwi zamknięte. Mogę użyć młotka? Nie mogę. Jezu, taka pijana kamera taka jest. Zanim ojciec zauważy... Holy shit! Drzwi nie ma, ty. Co tutaj się dzieje? Jezu Chryste. Ale se wymyśliłem. Kukułka? Młotek? Co to jest? Tu potrzebuję jakiś chwyt. No trudno, idę do tego czegoś. Tego tam przed chwilą nie było, nie? Wekna normalnie. Stranger Things mi się przypomina. Zaraz północ, tak? Albo już jest północ. Boję się odwrócić, nie? Dobra, niech wybije ta północ. Aha, zegar chodzi dalej, okej. Are you fucking kidding me? Tędy nie idzie iść? Tu się drzwi otworzyły. Ja cię kręcę. Najgorszy pomysł ever. What? Co się dzieje? Mogę na coś spojrzeć, coś obejrzeć? Prezent! Okej. Okay. Ale mi... Milusińsko! What the fuck is this? Piotr fotografy. Czemu ja zabrałem ten... Telewizor. Telewizory oświetlają drogę. Dziadek był taki jak ojciec. Ty, tam coś gra. Jakie to jest straszne. Mogę tą żarówkę... Aha, ruszać, okej. A ruszać z jakiego powodu? Może coś ja tutaj... Tak zauważyłem, że można tu się bawić światłem tak troszeczkę. Jest jakiś kod? No nie wiem, czy wziąć ten prezent. Ty! Mam pomysł. Może tutaj. 1968. Cicho. Otworzymy dziadka. 1 9 6 8. Tylko że wszystkie te muszą być w jednej linii. 1 9 6 8. Dobrze? Drzwi są zamknięte, no dupa. Nie, ty, ten prezent się za mną obraca. Bez kitu. Boję się patrzeć przez tą dziurę. 1968. Dobra, zaraz cię wezmę, weź nie panikuj. Ja tylko sprawdzam kody, czy. Dobra, jak widać nie wiem, totalnie są dziś w tej grze. O, muzykę sobie włączę. Drop the bass.
Aha, czyli nie działa. Okej, okay, super. Okej, okay. Mój problem widzę, że polegał na tym, że nie mogłem otworzyć prezentu, bo miałem przebindowany środkowy klawisz od myszki. I teraz już będzie się zgadzało. Tutaj będzie aparat. Tak sobie pomyślałem, czemu jak robię interakcję, to nic się nie dzieje, nie? O, mam aparacik ładnie już tutaj. Jest the besto. Więc teraz już tylko pójdzie z górki, nie? Dobra, no aparacik dziadka. I co w związku z tym? Potrzebuję kodu. God damn it. Co, będzie dziadek siedział? Ale zrobiłem krzywe. Ty, latające krzesło, ty. What the fuck? Przecież to nie latało. Wow. I tutaj dalej nie wiadomo, co jest, nie? Bez kitu. Ja postaram się nie robić za długich tych odcinków. Jo. I teraz jeszcze będzie ciemno. Super. Ja muszę tym trząchać? Every fucking ta... Ja pierdzielę, ty. No trząść tym. Co, nic? A, nie trzeba tego klikać, to trzeba przytrzymać. No dobra, zdjęcie jak zdjęcie. Chrystusie Jezusie! Co jest grane? What the hell? Tam nic nie było. Lepiej, wiecie co? Lepiej sobie w sumie... Ty. Jeszcze mi pies szczeka. Boże święty, co się dzieje? Nie ma to jak zawczyć w najstraszniejszym momencie. Ucieczka jest najlepsza ever. Od wszystkiego. Fucking shit. Dobra, sprawdzać? Sprawdzać? Uwaga, sprawdzam! Hu! Shit happens! No i co będzie na tym zdjęciu? Nic. Ta gra nie na mój rozum. Patrz, a tu trzeba dziadka powiesić. Jeszcze gwóźdź? Are you fucking... Killing me? Gwóźdź. Skąd ja ci gwóźdź, chłopie, wezmę? Nie wiem. Boję się tu zerknąć, nie? Nie ma tu gwoździa? Ma ktoś gwoździa pożyczyć? Fuck. Czy tylko ja to słyszałem? No dobra. Jeszcze raz. Gwóźdź! Jest i gwóźdź! Dawaj! No tak. Zawsze jak się coś weźmie przecież. W takich gier... Ale mam ciarki! Chryste Panie! Gdzie on poszedł? Dobra, wbijaj gwoździa. Bum, bum. Ty, tam jest zdjęcie, what the fuck? No, dziadek na swoim miejscu. I co teraz? Może jeszcze on się obrócić. Dziadek, otwieraj drzwi. Pradziadek, przepraszam, chyba. Co tak hałasuje? Chryste Boże.
boję się. Pies, shut the fuck up. Nie, czekaj, kiedy ja się boję. No i co teraz? Drzwi są zamknięte, ja bym sobie chętnie w nim prysnął. Dobra, to zdjęcie było, to też było. Ty, a może tutaj coś weszło? To jest najgorsza rzecz ever. Już jakby tam jak ktoś... Coś się tam dzieje. Jakby tam ktoś jakiegoś... Tu jakby tutaj ktoś jumpscare'a jakiegoś wsadził, to jest koniec. Obsrane nachy są. Nie wiem, ty zrobię dziadkowi zdjęcie. Kurde, i tak miało być! Dobra, zegar zniknął. I co teraz, dziadek, tam masz? Czemu pękłeś? Nie ma nic widać. Dobra. Drzwi są! Ty! I zamknięte. Of course. A jak miałoby być inaczej? Powiem wam, że lepiej się nagrywa niż robi live, nie? Jestem taki obsikany, że... Jest jakiś zamek, nie wiadomo na co. O! Można otworzyć skrzyneczkę. Kluczyk jest. Mam klucz chyba do tamtego pokoju, tak mi się wydaje. Kurde, cykam się, że zaraz się coś wydarzy, mat... Kurwa, oczywiście, że się coś wydarzy. Czego ty się spodziewałeś? Boga, shit happens? O Boże, jak on powoli otwiera. Okej. Okay. Jakieś nagłówki z gazet. What the hell has dad been doing here? Nie wiem, co ojciec tam robił, ale... Fucking shit. Jest więcej drzwi, które można otworzyć, a te były nawet nie zamknięte. Okej. Okay. Safe. Mamy safe. Mamy coś tutaj, w kopercie. Nie można tego... Okej, kaseta do odtworzenia. Tylko czym? A to co to? Priest Thomas? Ksiądz Tomasz. What the hell? A to? Zapałeczki. Okej. Okay. To jest zamknięte. Dobrze, proszę państwa, żeby nie robić zbyt długich odcinków, ja wszystkim z tego miejsca dziękuję za uwagę i oglądanie i poświęcony czas. Trzeba zostawić lajki, subskrypcje i tak dalej. I zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z tej dziwnej, jakże strasznej przygody. Także... Lepiej włączę pauzę. Zapraszam do oglądania kolejnych części z Madison. Kurczę, za dużo gier nagrywam od razu. Do zobaczyska, na razie, hej!